Witam, zapraszam na prezentację chwytów Kelis Token i Advancer 020, czyli najnowszej poprawionej wersji omawianych już przeze mnie wcześniej Advancerów 017. Link w prawym górnym rogu i opisie. Jak zwykle w przypadku tej słowackiej firmy pozytywnie zaskoczyłem się jakością wykonania i chyba milionem różnych wariantów kolorystycznych tych chwytów. Jak za cenę około 20 zł za Advancery i 30 za tokeny, to muszę przyznać, że ciężko będzie znaleźć coś lepszego. Oba modele mają 130 mm długości i są dość lekkie. Posiadają dwuczęściową budowę zwiększającą przyczepność i poprawiającą tłumienie drgań. Tokeny dodatkowo posiadają powiększoną powierzchnię wspierającą dłoń. Chwyty są dość wygodne, sprawiają wrażenie solidnych, no ale to sprawdzę z czasem. Posiadają też zintegrowane końcówki i jak zwykle w takich przypadkach proponuję wrzucić monetę o wymiarach zbliżonych do średnicy kierownicy na koniec gripa, na przykład 2 złote. Wtedy zabezpieczymy je przed rozcięciem od środka przy opieraniu bądź glebie. Szkoda jedynie, że nie jest to polska firma, no ale chociaż blisko. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!